Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z Gwinta. No już kilka ładnych dni żadnych odcinków nie było, a to dlatego, że doszedłem tak do tak zwanej ściany w Gwincie, trochę też do znudzenia. No, czyli dobiłem 18 rangę i zaczęły się schody. Utknąłem na około 3700 MMR. Trochę podskoczyłem, trochę spadłem, podskoczyłem, spadłem i tak cały czas. Kombinowałem z różnymi taliami, jak widzicie. Nawet zrobiłem talię Foltesta. Chciałem zrobić Kill It With Fire z GwendB, ale nie mam Vilena, a nie mam już fragmentów kart, bo narobiłem się na przykład. Zrobiłem różne talie nawet z Nilfgaardu, które do tej pory nie tykałem. I jakoś nie mogłem znaleźć talii, która daje mi frajdę. Stworzyłem sobie talię Freddy Babesa z Gwint Open, jaki był w ostatni weekend. Aczkolwiek należy pamiętać, że te talie turniejowe nie zawsze sprawdzają się aż tak dobrze w mecie. I w końcu, przeglądając różne strony, trafiłem na talię, oczywiście z Toyatel, zrobioną z mahakamskimi dwójniakami, ale nie tą, która jest od Swima, tylko w innym wariancie. Do tego jest tu użyta zguba Burosa, którą przecież mam. Jest tu użyty Maćko, którego również mam, więc tak naprawdę na zrobienie tej talii nie musiałem wydać nic, żadnych nowych fragmentów. No i zaczęło mi się grać tym całkiem fajnie. W końcu mam talię, którą zdarza mi się więcej wygrywać, aniżeli przegrywać. I to jest duży na pewno plus i duża motywacja do grania. Ogólnie jeszcze co do tematyki Gwinta, to poruszymy sobie też na moim kanale w cyklu przegląd YouTube'a. Podsumujemy sobie tych YouTuberów, których ja oglądam. Dam Wam linki do poszczególnych kanałów, powiem co o tym myślę. Bo cały czas ja gdzieś tam mocno kibicuję chłopakom z CD Projekt Red, żeby ta ich gra się rozwijała, mimo iż trochę chyba zostałem przez nich olany, bo starałem się z nimi kontaktować, coś tam pisałem, coś mi odpowiedzieli, ja im znowu odpisałem i temat umarł, więc to jest trochę smutne. Chciałbym jednak, żeby z CD Projekt Red był jakiś lepszy kontakt, a widać, że chyba mają chłopaki trochę wywalone, co mnie akurat smuci, bo mi naprawdę zależy na sukcesie tej polskiej gry. No ale dobra, zagrajmy sobie jakieś gierki. Dobra, polecimy sieciówkę, właśnie tą Eightnę. A właśnie, nie powiedziałem Wam dokładnie, co tam w tej talii się znajduje, to po rozegranych meczach Wam pokażę, jak to wygląda. Jest tylko jedna kara. Nie uznaję niczego, Mhyr. Ja oczywiście kawkę muszę popijać z rana. Dobra, co mamy? Jego na łapie możemy nie chcieć. Jest Maćko. Mamy trzy złote karty, to nie. A mamy dekret na łapie, to nie. I dwójniak. Dobra, jest Barclays. Przeciwnik zaczyna. Dobra. Wyciągamy sobie z tego oczywiście krasnoluda. Zagrał tak. Dobra, to my zagramy sobie. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. I zdejmiemy mu dwie karty ze stołu. Wszystko w porządku? No, co jeszcze rzucisz? Dobra. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. Okej. Okay. My pozwolimy sobie jeszcze raz na miodek. I mamy w tym momencie 25 punktów. Nie słynę z ciepłości.
Hafir, mój syn. Szkoda, że nie mam czasu. Dyscyplinę, tego wam wszystkim trzeba. Trochę nadrobił. Elfie gadane. Hej ho, hej ho. Mój syn zawłądził. Szkoda, że nie mam czasu. Wkłaniam się uniżenie. No. Nilgard! Całkiem sporo tego sprząta. Zabijcie Gerda! Zobaczmy. Teraz tak, jeżeli rzucę jeszcze jedną kartę. On ma 5 i ja mam. Zaryzykujmy. Wszystko w porządku? Liczyłem, szczerze mówiąc, na coś innego, no ale trudno. Brakuje mi jednak... Wszystkie drzwi stoją otworem. No dobra, i co? I tak go przebijam. Więc ja sobie w tym momencie spasuję. Niech on się zrzuca. Nilfgaard! Dobra. Liczyłem jednak na trochę inną kartę. Dobra. Też na inną liczyłem, no trudno. Egroto dum anima est, spes est. Patrzymy, czy on będzie chciał mnie docisnąć w tej turze. Wkłaniam się uniżenie. Na to wychodzi. Dobra. Jeśli zginie Nadia, zginie ten świat. Piliśmy go. Tak, to by się zgadzało. I w piwo. Co za płatne zadanie. Dobra. 27. Ja z tego wyrzucę krasnoluda za 9. To go nie przebije. Więc zróbmy tak. Wbije im posłuszeństwo do głów na hajem. Pokaż, na co cię stać. 38. No mam problem, brakuje mi tu właśnie jednej. A tak mu zejdę za 7, to będzie miał 46.
Też dupa. No i on teraz to spasuje. Niestety, nie dobrało mi jednej ważnej karty tutaj. Jestem niestety w tyłku. No, nie dobrało mi rogu dowódcy i to jest problem. Zaryzykowałem, czy dobierze mi róg dowódcy, dało mi krasnoluda i teraz niestety. Nie pracuję za darmo. Przegrałem. Więc jak widzicie, pochwaliłem te talie, a nie dostałem jednej ważnej karty na rękę. No i niestety, zaczynamy od przegranej bitwy. Trudno. Polecimy dalej. Znaczy tak naprawdę tutaj mogłem dostać dwie karty, bo mogłem dostać rozkaz, znaczy ten róg dowódcy lub drugą kartę, z której wyciągam sobie srebrną. Więc no, gwint, jak widzicie, też ma to do siebie, że mając tylko 25 kart w talii i 3 podejścia do wyciągania kart, czy nawet 4, no bo na łapę wymiana, na kolejną rundę wymiana, na kolejną rundę wymiana, nie dostajecie czegoś bardzo, bardzo ważnego, no i przegrana. No ale dobra, pociśniemy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze przy okazji wam pokażę tylko dokładnie, jak ta talia wygląda. Wczoraj naprawdę miałem ładną serię wygranych. Mówię, a fajnie, usiądę rano, będzie dobrze, nagram, a tu widać od razu pampersem z kupą prosto w twarz. Trzech elfich najemników, trzech agitatorów, trzech krasnoludzkich traperów, Hattori, Maćko, Idlin, Zguba Borosa, Zoltan, Wiedzący, Barclay, no i jeden piorun, jeden brzask, trzy dwójniaki, właśnie róg dowódcy, który był mi bardzo potrzebny, żeby wyciągnąć trzecią rundę, ewentualnie właśnie dar natury, żeby sobie wyciągnąć róg dowódcy i tych kart nie miałem. Bardzo, bardzo szkoda. Podwójny krzyż Alzura, dekret królewski, bo ja tak tam, wiedząc, że tego nie dobiorę, to powinienem docisnąć pierwszą rundę, aczkolwiek na ogół jest tak, że w rundzie, po tym jak ktoś ze mną wygra pierwszą rundę, drugą gdzieś tam odpuści i w trzeciej rundzie, korzystając z Maćka, rogu dowódcy plus jeszcze Eitnę, którą znowu robię róg dowódcy w Maćka, idzie to spokojnie wygrać. Często też, jeżeli pierwszą rundę wygram i dobrze mi porusuje karty, mogę docisnąć, korzystając przy krasnoludzkich traperach, jeżeli mam zgubę Borosa, też na stole, która mi robi punkty, mogę docisnąć gościa więcej tur, bo wtedy właśnie nie dość, że zguba mi tłucze punkty, cały czas ta liczba punktów się zwiększa. Potem nadbijam sobie rogiem dowódcy, co już powiększa przepaść i jeszcze, jeżeli widzę, że jest szansa na wygraną, wtedy z Eitnę palę róg dowódcy znowu w te 5 jednostek. Najlepiej, jak jeszcze to wpadnie w krasnoludzkich traperów. No i rzadko kiedy ktoś jest w stanie nadrobić takie tempo, no ale jak widzicie, to jest tylko gwint, to jest tylko karcianka. Gdzieś tam pewnie popełniłem też błąd, ale jednak troszkę szczęścia w doborze tych kart musi być. Dobra, zagramy sobie kolejną rundkę. Dobra, to polecimy kolejny mecz. Pewnie jak na złość, jak nagrywam, to znów przegram. Alia ma całkiem fajne założenia, ma talent do robienia tempa. No ale jak to w kartach? Potrafiłem w tym sezonie naprawdę, mam wrażenie, że ta moja ranga i tu, gdzie doszedłem, to już jest przeklęte, bo potrafiłem grać pożerką i na 3 rundy nie dostać ani razu Nekera Wojownika, żeby tak sobie Nekera zwiększyć. O, Radowid. Tego też Droga lata od jasnej cholery. Nie jest dla ludzi. I też tych Radowidów jest różnych. Ja tam też jakiegoś kombinowałem i też jakoś tam prawie nie sprawia. Dobra, nie chcemy dwójniaka. Już widzę, że jest kiepsko. Dwóch traperów mam na łapie.
Jest źle. No, no nie mogę, no po prostu ta gra się na mnie uparła. Nie dość, że mam traperów, to jeszcze mam piorun. I oczywiście jak mam piorun, to dostałem tą, Idlin. No, po prostu od razu powinienem dostawać komunikat, przegrałeś, a nie tak brzydkie rzeczy mi takie robić, bro. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Wszystko w porządku? Bardzo niefajnie. Zasrani nie ludzie. Muszę ponownie przestudiować manuskrypty. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Super. Nie mam dekretu. To jest sens w ogóle cisnąć dalej. Nie mam żadnych kart. I jak widzicie, no tutaj Mulligan też może was. Odechciewa mi się grać. Nie mogę się doczekać bitwy. Nie da się grać tej rundy, no po prostu nie da się grać tej rundy, no. Oby on tylko spasował, ale nie spasuje, bo po co? Może mnie docisnąć. Nie chcę umierać! Chłopaki! Żwawo! Fatalna ręka. Jeszcze jak gram, takiej ręki nie miałem, nie? Chodzi czas białego zimna i białego światła. Musiałem to zagrać, żeby go w ogóle przebić. Jak to teraz zagrać? Dobra, zagramy nie tak. Mnie tutaj. Zębem dwie wióry! Hej ho, hej ho. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Dobra. Elfie gadane. Hej ho, hej ho. Nie do końca dobrało tak, jakby sobie tego życzył. Przegrupować się! Zaróbmy punkty Borosem.
Wiedziałem, mówiłem ci, barani łbie! A, dalej! Który pierwszy? Niech Boros... Dobrze, że ta natura to jeszcze trochę potrwa. Stoicie przed majestatem książęcym. Tak jest, wasza wysokość. Hej-ho, hej-ho. Mógł rzucić deszcz tutaj, bym miał większy problem, no ale dobra. Elfy, do piachu! Widać, że on też też ma trochę pecha, też mu nie dobrało tak, jakby sobie tego życzył. Niech żyje król! Wytrwałości, miły. Dobra. Za Kedwen! Dobrze, bo Boros mi robi tempo. Teraz sobie rzućmy tu. Nie lubię, jak mężczyźni nie odmawiają. Okej. To mamy tu, co moglibyśmy użyć. Nie uznaję niczego, co ludzkie. Myślę, że... Bujniak. No i dobra, tempo narobione. Udało się tą końcówkę. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Okej, on i tak walnie w ten, w róg dowódcy, ale to jest za mało dla niego. Uff. Na szczęście ja, mając słabą rękę, trafiłem na gościa, który też miał słabą rękę i udało się wygrać, ale oj, powiem wam, że już się bałem tego. Ale takie uroki karcianek, dobra. Idziemy trochę wyżej, to zagramy jeszcze jeden meczyk. Może tym razem poszczęści się tak, jak wiadomo, człowiek by sobie tego życzył. Chociaż pół biedy, jeżeli da nam złą łapę, złe karty, a i tak wygramy. To tak naprawdę Boros mnie ratował, bo Boros w połączeniu z... właśnie z traperami, no robi sporo punktów. Jeżeli ta runda jest długa, tu runda była długa, no to... to Boros musiał być. Dobra, mamy kracha i teraz pytanie. Z berserkerami czy z łódkami i tamtymi. Dobra, mamy Borosa na łapie, to jest dobrze. Nie mamy traperów, to jest też dobrze. Odrzućmy sobie tego. Odrzućmy sobie piorun. Jest róg dowódcy. Chociaż róg dowódcy możemy z daru natury wyciągnąć, więc też zaryzykujemy. Dobra, jest brzask. No to tak. Dobra, zaczynamy niestety. No, o co chodzi? Okej, rzuci nam trapera. Ale to nie taki problem. Zębem wiewióry! Hej, mej! Zablokował nam. Ja sobie rzucę własne od pogodzenia, pan pozwoli. Bogowie, ani chwili spokoju. Dobrze. To zrobimy tak. Cyk. Cyk, cyk.
Wiele już widziałem. Wytrwałości, miły. Ja obstawiam, że kolega teraz spasuje. Gra dalej. Pasował. Dobra. Elfie gadanie. Mogłem go tu rzucić teraz tak. Teraz widzę, że zrobiłem błąd. Niech modrą Freja ma nas w opiece. Zagrałbym w Glinta. A? Okej, pójdzie Skoral, ale to jest nawet nie taki problem, bo ja sobie i tak... Rzucę to. Blizny to moje trofea. Niech on sobie rzuci się jeszcze jedną kartą. Dobra, jest it lean. Bardzo dobrze. Trzeba ogarnąć ten burdel. To może być nawet zabawne. Dobra, to mi trochę popsuło plany. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Masz serce, Arkrit. To poręgnie napotoczył. Weszliśmy z rogiem. Lepiej, żebyś mi się pod to poręgnie napotoczył. No i dobra, i wygrana. Nie jest dla ludzi. I sobie z rogiem weszliśmy. Jak widzicie, jak ma się odpowiednie karty, to naprawdę w trzeciej rundzie robi się przy użyciu kilku kart bardzo, bardzo duże tempo. Bardzo dużo punktów, których mało kto może wam nadrobić, nie? No i tak wygląda Skojatel. Moim zdaniem ciekawsze jest to Skoja od Swima, bo wam daje właśnie kilka możliwości. Buffujące się krasnoludy, przerzucanie tych krasnoludów przy pomocy naszej złotej karty, tak? Boros, który daje tempo. Borosa, jeżeli ktoś wam próbuje
rzucić pogodę, a macie, macie Zoltana na przerzucenie, przerzucacie sobie te jednostki z rzędu, plus przerzucacie sobie Borosa i znowu działa. No jest to talia, którą mi się gra bardzo, bardzo fajnie i na pewno dopóki nie powstanie sporo kontr na nią, to zamierzam sobie troszkę pograć. Jak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał. Dajcie też proszę znać, jakie macie rangi obecnie, no i czym gracie. Chętnie z Wami podyskutuję w komentarzach. No i nie bądź klocem i film oceń. Zostaw łapkę w górę lub łapkę w dół, to już od Ciebie zależy. No i też proszę Cię, koniecznie zostaw komentarz, bo im więcej komentarzy, im więcej Waszej aktywności, tym jest szansa, że tym filmem dotrę do nowych odbiorców. A na tym mi bardzo zależy i to Wy możecie mi w tym pomóc. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!